A ja miałam hmm. takiego dosyć wymagającego i surowego ojca, i zawsze było tylko coś nie tak. I ja właśnie z tym, że coś jest ciągle hmm. nie tak, weszłam w dorosłe życie. No i w ten sposób próbowałam zadowolić wszystkich, i był taki moment, że mm, wystartowałam w zawodzie, i wszyscy gdzieś tutaj jakieś pochlebne opinie w moim kierunku, ja w ogóle w to nie wierzyłam, bo i cały czas w głowie była ta dziewczynka. Która wiedziała, że to jest nie tak, tam to jest nie tak, i ciągle od siebie wymagała więcej niż wystarczająco. Niewystarczająco. Więcej. Niewystarczająca. Mhm. I to jest bardzo, uważam, słaba. Mój ojciec już dzisiaj o tym też wie, bo myśmy już też sobie te rzeczy wyjaśnili. Ale dokładnie, ja mu też już wybaczyłam dawno, bo on nie potrafił inaczej, bo jego nie nauczono inaczej. To są bardzo bolesne tematy, ale na szczęście one są już, ja mam do nich dosyć duży dystans dzisiaj.